Witam serdecznie w kolejnym vlogu. Dzisiaj się będziemy zajmowali o tą Audi A4 B7. Będziemy robili progi. Zobaczcie, jak to wygląda. Zobaczcie. Tutaj mamy rdze w nadkolach. A patrzcie tutaj. Tą dziurę musimy wyeliminować, która tutaj już jest. Dziura, a zobaczcie, jak wygląda próg. Coś go wżarło. Musimy wstawić tutaj też próg. Zobaczcie, jak to od spodu wygląda. Przejdźmy na drugą stronę tej naszej Audi. No i zobaczcie, druga strona. Tutaj rdza też. Tutaj próg też wgnieciony. Będziemy to naprawiać. Ja właśnie odpalam, wjeżdżamy na warsztat i będziemy działać z tym. No, tutaj tylne w nadkole też, jak widać, jest już rdza w bierze. Tak, będziemy, ja to odpalam, wjeżdżam na warsztat i będziemy robić. O, patrzcie, zobaczcie tu, co się dzieje. Patrzcie, cały rant już zgnił. Dobra, ja biorę, odpalam i wjeżdżamy na warsztat. Zobaczcie, błotnik tak zgnił, że już nawet szczeliny nie ma. Otwierając drzwi, patrzcie. Widzicie? Haczy o błotnik. Tak już błotnik zgnił. Dobra, bierzemy się za robotę. Próg. Ten próg to ładnie tu wgnieciony jest. No, on cały ze szpachli jest. Rozebraliśmy drzwi, ściągnęliśmy błotnik, zobaczcie, jak wygląda próg. Zobaczcie, jak wstawiliśmy. Teraz tą blachę wstawiliśmy. Całkiem wycięliśmy tą starą. Co była, wstawiliśmy nową. Zobaczcie, jak teraz wygląda od spodu. Cały próg. Rozebraliśmy błotnik, bo nie było dojścia. Moglibyśmy to zrobić na sztukę, ale no tak nie robimy. Zobaczcie tutaj, jakie dziury też są. Drzwi też ściągnęliśmy, są tutaj. Też powychodziło, zobaczcie. Następne jakieś rzeczy powychodziły. No i co? I dorabiamy cały nowy próg. Tutaj wlejemy jeszcze podkład antykorozyjny do środka. Ładnie wyszlifujemy. Listwę też musieliśmy ściągnąć, bo nie było innego wyjścia. Nie tak to na razie wygląda. Pół zderzaka odkręcone, błotnik odkręcony. Błotnik jest aluminiowy. No i zaczynamy spalać ten próg. Już blachę dorobiliśmy. Teraz go będziemy też zamykać za chwilę. Wlejemy tam, zamykać, ładnie wyszlifujemy. I będziemy się brać za drugą część progu. Czyli tam tył, bo tam też jest wgnieciony, cały tył. Zobaczcie. Cały tył też jest wgnieciony. Też tutaj będziemy zaraz robić, przejrzymy cały ten próg. No zresztą już ktoś to robił za mną, zobaczcie, jak tu szpachli nawalone jest. Wszędzie szpachla. No i co, działamy dalej. Thank you.
tak wygląda druga strona progu, zobaczcie. Cały zgnit. Dobra, dorabiamy. No i Audi mamy skończoną. Zobaczcie, jak wyszła. Tutaj zrobiliśmy cały próg. Jest zrobiony. Tutaj została zaprawka zrobiona na prawych i lewych drzwiach. I tutaj na zgięciu też została zrobiona zaprawka. Ogólnie auto z daleka bardzo fajnie wygląda, ale z bliska już gorzej wygląda. Dlatego, że było już robione w całości. Z tej strony są dwa różne kolory. Ułotnik był cały robiony, cały już pachli jest. My tutaj zrobiliśmy tylko próg. Drzwi też były tutaj robione, jedne, drugie. Przedni błotnik był robiony. On jest aluminiowy, ktoś go od spodu nawet żywicą pokleił. Zobaczcie, tutaj już pachy pęka. Nie wiem, czy widać. Już pachel na błotniku też pęka. No zobaczcie tu, co się dzieje, jak szpachel pęka. Nie wiem, czy będzie widać. O, tu przy wlewie, przy drzwiach. Ale to już nie mój problem jest. My mieliśmy zrobić progi, tutaj zaprawki na dole. I tak wygląda cała Audi. Ja dziękuję za uwagę. Widzimy się w kolejnych vlogach.